Hej, siema wszystkim w kolejnym odcinku Papers, Please i witam was po mojej dwutygodniowej przerwie na tym kanale, jeżeli chodzi o wrzucanie filmów. I nie wiem, bardzo mogę się wytłumaczyć, bo faktycznie chciałem sobie zrobić małą przerwę, jednak miała być ona o wiele krótsza. Jednak plany trochę zakłócił Fallout 4, którego powiedzmy trochę przynolefiłem. No i sprawa wyglądała tak, że stwierdziłem, że najpierw sobie przejdę Fallout, a dopiero potem zacznę się z powrotem nagrywanie filmów na YouTubie. No bo tak jak oczywiście wiecie, jestem graczem i no nie mogłem sobie odpuścić takiej gry, jaką był Fallout 4, ale okej, nieważne, wracam już z powrotem do Papers, Please. Macie prawo oczywiście nie pamiętać tego, co się działo w tamtym odcinku. Ja też tego nie pamiętałem, musiałem sobie sprawdzić. Tak więc ostatni odcinek kończył się na tym, że przyjęliśmy córkę naszej siostry. Tak, dokładnie to było. I wydaliśmy to całe nasze pieniądze. My w tym momencie zero hajsu na koncie, jesteśmy totalnie wyczyszczeni. Więc dzisiaj musi wszystko pójść bezbłędnie, jeśli chcemy, żebyśmy przeżyli, abyśmy mieli pieniądze na jedzenie, ogrzewanie i tak dalej. Okej. Jednoślane w mur, czyli kolejny incydent w Grestyn. Ekstremiści rozdają siłę, Grestyn jest dla nich Mekką. Antygryzki mimo to przybył i zniknął. Dobra, czyli chyba ostatnio skończy się jeszcze tym, że był jakiś tutaj terrorysta zaatakował. No dobra, lecimy do pracy. 14 grudnia 1982. Okej. Spokojnie, teraz ja muszę z powrotem okarnąć, jak się to gra. Mamy jakiś... Na tym posterunku dzieje się więcej niż na wojnie. Walczyłem w kolechii przez 5 lat. O ty zdrajco. Jeżeli myślicie... Aha, to dobra. W zasadzie ciężko, to w kolechii 10 razy gorzej. Nie winię ich za to, że chcą wrócić do domu. W każdym razie dobrze sobie radzicie, tak? Trzymać. Dziękuję ci bardzo serdecznie, przyjacielu, wspomniałem już, jak się nazywałeś. A ten zegarek to chyba była jakaś... Chyba dostałem jakiegoś gościa na przetrzymanie i muszę mu go oddać, jak wróci. Dobra. Podstawowe zasady. Tutaj chyba nic specjalnie nie doszło. Mamy listę poszukiwanych, wszystko jest w porządku. I zanim jeszcze zaczniemy dzień, wybaczcie, że jeszcze odrobinę przedłużę, ale tutaj chciałbym wam serdecznie bardzo podziękować, ponieważ ja mam w tym momencie oczywiście bardzo dobre wejście do szczegółowych analityk w YouTubie. Mimo że może tych wyświetleń nie ma jakoś kosmicznie dużo, tak? To jednak statystyki mówią, że bardzo duży procent, około 60% z was oglądających ogląda do końca, tak? I to jest naprawdę bardzo dobry wynik, bo średnia na YouTubie ogólnie się przyjęła, że średnia oglądania filmów jest jakieś 25-30%, natomiast tutaj Papers, Please ma 60% u mnie. Więc naprawdę cieszę się, że wam się podoba, cieszę się, że mimo mojego komentarza tego 30-minutowego na każdy odcinek spora naprawdę liczba z was potrafi dotrwać do końca i no dziękuję wam za to po prostu. Okej. Lecimy! Następny dzień. Znaczy następny patent. Dzień dobry! Jak się w tą grę grało? Przyjeżdżam do pracy. O, w dupę. Okej, teraz muszę się wbić ten w rytm, cholera. Dobra, masz okulary, okej. Cholero. Jaun Flammar, okej. Tutaj się zgadza. Dobra, od razu sobie sprawdzimy mapę regionów Antegria. Outer Growth, no się zgadza. Fury się zgadza. Karta identyfikacyjna się zgadza. I tutaj też się zgadza. Okej, tutaj się zgadza. Tu się zgadza. Dobra, chyba jest w porządku. Tak mi się wydaje. Jeżeli się pomylę, to istnieje taka możliwość, bo potrzebuję znowu tutaj wbić się w tą rutynę sprawdzania. Okej, nie pomyliłem się. Dzień dobry panu. Zamierzam płacować. Długość pobytu 12 tygodni. Kurwa, nie muszę im powiedzieć miesiącami. No dobra, to jest... Tak, dobra, to są 3 miesiące. Szybko matematyka w głowie się teraz zrobiła. Korchiński Artur, dobra. Tutaj się zgadza kod. Tu też się zgadza.
Tu się zgadza, broda jest, 92 kg, 192 cm, kurwa, masz ty w jakiejś normalnie koszykówce grasz arstockiej, czy o co chodzi? Okej, tutaj się zgadza, też powinno być dobrze, że jeszcze sprawdzę sobie, czy na pewno coś z tego Lorondazu całego. To jest w Obristanie i jesteś. Okej. Więc... mam nadzieję, że niczego tutaj nie spoprałem. Znowu. I czy znowu? Sfałszowana? Jak to sfałszowana? Witajcie ponownie, pamiętacie mnie? Do boju kozaki. Daję wam ten świetny proporczyk. Dzień dobry. Mówiłem o tym trenerowi. Bardzo się wściekł. Mówił, że jeśli nie przyniosę go z powrotem, to stracę miejsce z przodu naszego autobusu. Wszystkie miejsca są dobre, ale te z przodu są najlepsze, więc naprawdę potrzebuję tego proporczyka. Co wy na to? Proszę. Okej, nie pamiętam, żeby był aż tak zniszczony, a to rozdacie tutaj, co wy z nim zrobiliście? No nic, trener powiem. Kurwa, nie daj, że ci oddałem, czy masz jakiś problem, ziomuś? Dobra, 83 kg, 190 metrów, arstocka. Paradizna, dobra, to się powinno zgadzać, skoro jesteś tym jakimś piłkarzem arstocki. Dzięki, chłopie! Nie zapomnijcie kibicować nam na mistrzostwa. Kurwa, arstoczka się na mistrzostwa dostała. Chyba, że to działa tak jak wiecie, w Korei Północnej. Że było info, że wiecie, w Korei, że Korea wygrała mistrzostwa świata tamte w piłce nożnej, no bo Korea najlepsza. Nie zgadza się twój ryj za bardzo, a nawet jeżeli się zgadza, to... kurde... tutaj. Właśnie. Dostaję zdjęcie. Kurde, nie powód, nie, odciski palców tutaj, proszę, trzymaj. Aha, to miałem nadzieję, że będzie coś nie tak. A reszt, gnoju. Pieniążki dla mnie za przechwycenie cię. Okej. Won. Dobra, sobie zasady. Lecimy, następny pieniądze. Czas to pieniądz, chciałem powiedzieć. Aha. Teraz tutaj był ten azyl, tak? Wszystko w porządku? No jeszcze, przyjacielu, nie wiem. Dobra. Teraz sprawdźmy. Antegria, no tu się zgadza, twój ryj się ogólnie zgadza, nie jesteś poszukiwany. Sobolew Aleksander. Tutaj się zgadza. Tutaj się zgadza, 181 cm, 70 kg. Dobra, wydaje mi się, że chyba jest ok. Dobra, chyba jest okej. Prawda, że jesteś okej? Panie uchodźca, z wami to zawsze trzeba ostrożnie teraz. Uff. Było ciężko, dobrze, że strażnik ludzki chciał dużo pieniędzy, ale rozsądny człowiek. No... to jest pozytywny człowiek, nastawiony do życia. Ja nie wiem, nawet... Okej, Kostewa Georgi, łysy, no to daj ma chyba wszystko w porządku. A nie... dziadek! Boże! Dziadziuś! Ty się... cóż za zagadka? To trochę krępujące. Co tym razem, dziadek? Bomba? Nóż? Dziadek, omawialiśmy ten problem wcześniej i no nie wiem, no nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale nie uczysz się na błędach za bardzo. Narkotyki? Niezły towar, co? Czekaj, dam ci 10 kredytów za zieloną pieczątkę, pomyśl o rodzinie. Mogę za to kupić dużo rzeczy i być szczęśliwy, wszystko dzięki tym niewinnym narkotykom. No nie, znowu. Ten strażnik znów ma dobry dzień. Nie wiem, jak mam to ciągnąć bez żadnych zysków. Tak się przez chwilę zastanawiałem, czy nie wziąć tych 10 kredytów, bo wiecie, no nasza sytuacja finansowa do najlepszych obecnie nie należy.
Ale potem sobie przypomniałem, że dałeś mi tutaj 10 kredytów od tamtego gościa, więc myślę, że jakoś jesteśmy bezpieczni w miarę. Jeżeli chodzi o pieniądze. Zażądał to mojej obecności, no to się jeszcze kurde okaże, przyjacielu z kolei. Właśnie, nie masz tutaj, już widzę, tutaj, o, czekajcie, gdzie to jest? Dyplomaci. Kurde. Tu. Gro, nie denerwuj mnie, czyli pozwól mi pracować. Dobrze, nie ma tu Arstocki. O, no, teraz się udało. Spytajcie przełożonych, a co ty na to, jak cię po prostu aresztuję? Okej. Okay. Ej, no to powinniśmy sporo robić. Na tych już chyba 4, nie? Zapaliśmy. Powinno być w takim razie 10 kredytów kolejne. Jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Jadę tranzytem. Długość pobytu. Kiedyś miałem taki sam zegarek, sprzedajcie mi go. Trzymam go to dla kogoś, nie żartujcie, na pewno ten ktoś się nie zjawi. Pozwólcie, że pozbawię was tego ciężaru, daję 10 kredytów. Nie, no przyjacielu, to nie dla ciebie jest zegarek. Już powiedzmy, że trzymam go dla kogoś, to mu oddam. Dał pod zastaw, więc niech będzie. 100 kg, kurde, jaki ty grupy jesteś, człowieku. Okej, tu za Aleksandr. Okej. Ten mail. Co, już koniec dnia? Szybko przyleciał strasznie. Albo mi się tylko tak wydaje. No dobra, w takim razie możemy tu posiedzieć dłużej, przyjacielu. Możemy tu posiedzieć tyle, ile tylko będę chciał. A na pewno na tyle długo, by cię zamknąć w pierdlu, gnoju. Co za ludzie. Mnie próbują oszukać, mnie. Najlepszego tutaj strażnika granicznego w Arstotce, naszym pięknym kraju. Okej, ja zrobiliśmy. Lubię tą siostrzenicę, muszę wam powiedzieć. Jest dostępny też lokal kategorii C8. Wasza siostrzenica przyniosła oszczędności swojej matki. 100 dolarów. A jeżeli jeszcze odejmiemy od tego jedzenie, wyjdzie nam 125 dolców i możemy się spróbować do tego. Aha! Czyli już po przeprowadzce zostaje nam 125 dolarów, a jeżeli byśmy się jeszcze nie chcieli przeprowadzić, zostaje nam 200. Czy ja mogę wziąć tą siostrzenicę od tej mojej siostry, a tego mojego syna gdzieś wywalić, co? Ja bym tak był wdzięczny. Taka zamiana by była, co? Ja jej oddam syna, a ja sobie wezmę tą jej córkę. Ona mi się wiele bardziej podoba. No dobra, przeprowadzamy się, no kurczę, wstać nam się, nam zostaje tyle hajcu, lecimy dalej. Kurde, zajebiście. Polio zbiera żniwo w federacji, pojedyncze przypadki czy coś więcej. A, ale fajnie. A, myślałem, że będzie tak kiepska, to się... Co za czerwony koleś? Tutaj się wyszczerwić czerwony pan. Ministerstwo Przepływu Ludności, inspektorze, wasze stanowisko jest ważne, a odpowiedzialność szeroka. Przestrzegajcie ściśle wszystkich protokołów, niech żyje Arstocka. Okej. Okay. Skiwani. Zegarek sobie dam gdzieś tutaj. Kluczyk może też sobie gdzieś tutaj dam. Będzie mi łatwiej go potem wziąć, jakby coś się miało stać. Okej, okay. Czy są jakieś podstawowe zasoby nowe? Chyba nie, jest to dokładnie to samo co było, tylko tutaj jest właśnie ten czerwony koleś. I coś z nim na pewno będzie. Pamiętam, że z tym czerwonym gościem coś było. Ale jeszcze nie pamiętam co dokładnie. Dobra, zaraz się przekonamy. Następny. Halo, halo. Witam w moim okienku. Co ty tu kurwa mi dajesz? No. Proszę. Olson Matias, nie jesteś poszukiwany przypadkiem? Nie jesteś, chyba. Znaczy, raczej nie, ale wiecie, no. Dobra. Wolałem sprawdzić, no zawsze lepiej sprawdzić. Czy ty jesteś female? Na pewno raczej wątpię, co?
paszport jest w porządku. Rewizja! Sprawdzimy, czy masz cycki, przyjacielu. I Gresin to jest na pewno dobrze. 70 kg, 70 cm. No to wszystko inne się zgadza, czyli tylko sprawdzamy, czy... Nie masz cycków, przyjacielu! I masz coś pomiędzy nogami, cóż mi mówi? Że do kobiet to raczej ty się nie zaliczasz. Czekaj, tylko jak mam to... Tak... I tak. Dobra. Nie, areszt! Pieniążki lecą dla mnie. Tyle pieniążków, ale się stanę bogaty. A won. Następny. O, Ezik przyszedł. To będzie miał coś wspólnego z tym czerwonym gościem, na pewno. Problem Kaleda rozwiązany. Kolejny zabójca w drodze. Mężczyzna w czerwieni. Przenosi informacje o całej naszej siatce. Nie można ryzykować. Musicie go dziś zabić. Zatrudnimy sposobność. Po wykonaniu zadania zostaniecie pojmani. Musicie poświęcić się dla kraju. Rodzina będzie bezpieczna. Strzelaj, by zabić. Aha, i teraz dostajemy drugi klucz. Klucz do broni z ostrą amunicją, tak? Czyli tak, czyli no do zabijania, tak? To mamy klucz do amunicji takiej ogłuszającej. A tu klucz do broni z nabojami z amunicją ostrą, ale zabicie go, z tego co pamiętam, skończy nam grę, ale to za chwilę na pierwszym sprawdzę. Okej, okay, female, Estem Armero, Maria Likowska. Czekajcie. Chciałem gdzieś to taki jeden papier. Gdzieś to powinienem mieć taki papiurek. O. Okej, okay, to mam taki papiurek, ja sobie go przygotuję. Tu mam spisane te wszystkie imiona ważne w grze. Jeszcze go zostawiłem, ten papiurek. I tu powinna być taka, ktoś się nazywa Szaje Pierszowska. Nie wiem, czy ją przepuszczałem, czy nie. Nie pamiętam do końca. Ale ona była chyba żoną naszego tutaj przyłożonego. Musieliśmy ją przepuścić. Nawet jeżeli miała coś złego z dokumentami, musieliśmy ją przepuścić. Czy jak ty się nazywasz? Likowska Maria. Inaczej, dobra. Ale wolałem sprawdzić, wiecie, tak mi się jakoś skojarzyło, tak. Jak przeczytałem jej imię i nazwisko. Okej, okay, tu wszystko jest w porządku, tu się zgadza. Dwa dni, tu się zgadza. Tylko tranzyt, czyli nie musisz mieć nic więcej. Jeszcze sobie sprawdzę dokładnie Antegrię. Antegria, tu jest Antegria i Estem Armero. No to się wszystko zgadza, nie jesteś poszukiwana. Chyba nie jesteś. Dobra, możesz przejść. W końcu ktoś może przejść, bo ostatnio to cały czas wszystkich zamykam. I kontynuując. Fuck. No zdarza się. Przyjeżdżam do pracy za 60 dni. Zaraz skończę o tutaj tym gościu czerwonym, tylko no wiecie, cały czas coś się dzieje. Antergross jest coś takiego, dobra. Female, tutaj się zgadza. Rochowska Anucha. Okej. Okay. Gdzie jest ten drugi? Tutaj jest. I tutaj też się chyba zgadza. No dobra. Z tym już powinno być wszystko ok, ale wiecie. Ja czasami nie zauważę jakiejś jednej głupiej rzeczy i potem tak to się kończy, że co zostaje mandat. Ale chyba wszystko powinno być ok. Okej. Okay. Tego czerwonego gościa mamy tutaj rozkaz od Ezika zabić, ale jeżeli to zrobimy, gra nam się zakończy. Gra nam się zakończy i... Aha. Spójrzcie. Od razu widzę, że to dobry zegarek. Dałem do niego 20 kredytów w tej chwili. On mówi, że zapłaciłem tylko 10 kredytów, więc moja oferta chyba jest lepsza, co? Nie, przyjacielu. Nie dam ci. Kurczę, no i cały czas mnie wytrudza wszystko z równowagi. Ty nie masz tego. A nie, masz, dobra. No i widzicie, cały czas mnie, kurczę, przeszkadzają mi. Ja chcę coś powiedzieć, a mi tutaj gadają pierdoły. Okej. Okay. Mapa regionów, import, NKO jest, Fury się zgadza, nie jesteś poszukiwany, Rynowski Wilhelm, okej, okay, zgadza się, immigrate na zawsze, tu się zgadza, dobra, tutaj wszystko się zgadza, możesz przejść, zegarka ci nie dam, jest dla tego gościa za tobą.
Jeżeli go zabijemy, to gra nam się skończy tym złym zakończeniem. Zostaniemy... Jeżeli go zabijemy... Teraz tylko potrzebuję baterii, halo. Tutaj jest nowa rysa. Odnajdźcie moje pieniądze. Mogę go aresztować? Ty oszuście! Wszyscy arstoczkanie są tacy sami, kłamcy i oszuści. Nie odejdę stąd bez pieniędzy. Znieśliście dobry zegarek. Ja tutaj tak się poświęcałem, tak? Tyle kredytów ominąłem. Mogłem gościu wydać za 20 kredytów, a on się jeszcze będzie psu... O, no to tutaj proszę bardzo, do tego. Do pierda. Czekaj, ja bo nie skończę. Najwyżej... Stop. Jak chcę to w końcu powiedzieć, bo tutaj będę gadał i gadał. Jeżeli go zabijemy, gra nam się zakończy i zostaniemy, z tego co pamiętam, ukarani karą śmierci przez Arstocka, ale nasza rodzina, tak jak Ezik powiedział, będzie bezpieczna. Możemy też użyć drugiego wariantu, czyli nie musimy go zabijać, możemy go ogłuszyć. Jednak wtedy gra nam też się zakończy jakby negatywnym zakończeniem, tyle że zamiast kary śmierci dostaniemy karę przymusowych robót, chyba? No na nasze miejsce będzie jakiś tam nowy strażnik graniczny, tak? I nasza rodzina też będzie bezpieczna, więc... No, nie chcę kończyć gry, więc nie zrobię tego dla Ezika, nie zastrzelę go ani amunicją ostrą, ani ogłuszającą, bo nie chcę kończyć gry w taki sposób. Więc no sorry, Ezik. Okej, czy to tym coś facetem? No wygląda niby tak, no ale... Tutaj ciężko czasami powiedzieć. Jesteśmy 2 cm. West Grestin, kolega na pewno ma West Grestin. Okej, tu się zgadza, tutaj się zgadza, tu się zgadza. Ender Vase. Okej, czy to są długie włosy? No dobra, no, niech ci będzie. Jeszcze tylko dokumenty. Zwolnienie na pracę. Okej, zgadza się. Pieczątka. No to chyba wszystko jest w porządku. Powinno być przynajmniej. Chociaż, czekajcie, gdzie on ma ten? On powinien mieć jeszcze jedną. Wait. Podstawowe zasady nie masz. Gdzie to jest? Tu. Nie ma ci zgody na wjazd. Co to jest? Aha, czyli odmowa. Powód. I cześć, prawie bym go przepuścił, prawie bym zapomniał o tej zgodzie na wjazd. Było blisko. Było blisko naprawdę. Czekajcie, oczywiście tradycyjnie. Tego wam brakowało na pewno. Kiedy muszę otworzyć balkon moim psu. Dobra. 8 tygodni pozostaniesz, tak? Co to powiedział? Złoty. Okej. A ten taki derp. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego, no to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Kurczę, my to w tej arstotce mamy ataki terrorystyczne. Pierniczo. Mógłbym tu porównać do Francji jedną rzecz, ale może nie będę wchodził na ten temat, bo jest to temat dosyć delikatny i lepiej go nie poruszać, wiecie. Jednak... No, lepiej się trzymać z daleka od takiego tematu, szczególnie jakbym chciał z tego żartować, to na pewno nie jest dobry pomysł. Okej. Moment. Premia za celne oko 20, dobra. Dostaje jedzenie, co wiecie, ogrzewania. Kurczę, ile mamy pieniędzy! Już nie wiem, co z tym zrobić teraz, nigdy nie miałem aż tyle pieniędzy. I jeszcze, kurczę, kategoria 7, mieszkanie. To już, kurczę, musi być tak pięknie. Czekajcie, ile ja nagrywam? Tradycyjnie sobie sprawdzę jeszcze, ile nagrywam. 25 minut nagrywam. Dobra, niech będzie. W sumie tyle, 2 tygodnie czasem mnie nie było.
Więc teraz dostaniecie dłuższy odcinek jako w jakimś tam sposób zadośćuczynienie moje. Czy mur wytrzyma bezpieczeństwo granicy pod znakiem zapytania? Idźmy do pracy. 16 grudzień 1982. O, co to? Skonfiskowane dokumenty. Ale fajna zabawa! Pik! Pik! Dobra. Inspektorze, niedawne wydarzenia poddały wątpliwość lojalność naszych obywateli zamieszkałych w dystrykcie altańskim. Ministerstwo Informacji zażądało waszej współpracy. Na waszym stanowisku zainstalowano specjalną szufladę na skonfiskowane dokumenty. A jaką je konfiskować? Księga zasad została zmieniona w informacji polityki konfiskat. Konfiskujecie wszystkie arystockie paszporty należące do mieszkańców dystryktu Altan. Aha, czekajcie. Altan. Czyli każdy, kto będzie z arystocki miał paszport i był on wydany w dystrykcie Altan, muszę mu ten paszport zabierać, ale wciąż mogę go przepuścić, tak? Dobra, rozumiem. Okej, okay. Chyba rozumiem, tylko nie wiem. Dobra, okej, okay. Czy to jest dziadek? Dziadek jest poszukiwany? O kurczę, no jak tyle, w sumie jak tyle narkotyków chciał przemyć, to się nie dziwię. Czekajcie, może te klucze sobie dam tutaj. I ty zapewne jesteś z tego jego dystryktu, co? Altan, no właśnie. Czyli ciebie daję... tutaj. Tylko czy jest to wszystko jest dobrze. Female, Paradizna, ok, Gustawa. Gusewa Julia. Okej, okay. I z tobą wszystko jest w porządku. Czyli tu dajemy paszport i dostajemy takie coś. Ale wciąż możemy cię przepuścić, tak? Tak. Wyjeżdżam wkrótce w podróż, więc potrzebuję mojego paszportu swojego. Został skonfiskowany. Co masz na myśli? Numer kontaktowy podany jest na kwicie. Możecie mi go po prostu oddać. Został wpisany do akt. Nie mogę go oddać. Nie uczę się sam bez paszportu. To nie, no. Nikt ci nie każe. Sama, wyniosą cię inni. Jestem obywatelem marstockim, mam prawo podróżować swobodnie. No właśnie, nie masz. O. Chyba szykuje się kolba w łeb, co? No cóż. A mogła spokojnie przejść, no mogła, no. To nie. Okej, okay, nie jesteś arsocki, więc nie muszę ci zabierać paszportu. Amsburgi Gwen... Gwendolyn Amsbury. Okej, okay, niech ci będzie. Zjednoczona Federacja. Coś mnie swędzi na plecach. Okej. Okay. Nie, tutaj nic nie robimy jeszcze z nią. Dobra, 65 kg, 180 cm. Tu się zgadza. Tranzyt tu się zgadza. Okej. Okay. Wszystko jest w porządku chyba. Tia. Dobra, możesz przejść. Skryje się tak szybko. Dobra. Zawsze lepiej sprawdzić, tak jak to zawsze mówię. Następny, please. Dzień dobry. Czy pani jest arystocki? Nie, pani jest... skurwa Obristanu. I co mi pani tu daje? Gdzie jest zgoda na wjazd tutaj? Ej, tutaj. Nie macie zgody na wjazd. Już daję. No nie mogłeś tego dać trochę wcześniej. Dobra. Skal... mapa regionów. Obristan. Skal. Jest. Dobra. Female. Tu się zgadza, tu się zgadza. Krechiolo Alisa, dobra. Krótkie włosy, 60 kg, 70 cm. Wyżyć, dobra. Wszystko się zgadza chyba, co? Dobra, jest w porządku.
No tak, na razie tylko jeden ten. Cześć, Ezik. Czy obraziłeś na mnie z... przegapiliśmy naszą szansę, mężczyzna w czerwieni przeżył, teraz obrał za cel naszego agenta w kolechi. Nasz plan musi się zmienić. Okej, czyli specjalnie się nie obraził za to, że go tam nie zabiliśmy. Czyli jest okej. Dokumenty proszę. Gdzie twój paszport, szmaciarzu? Tutaj, paszport proszę. No zapominają o tym paszporcie, no Obristo, dobra, jest Arstocka, Oliver Ark. Czy to nie jest przypadkiem? Nie, no dobra, jest Obristo, no myślałem przecież, że jest to znak Arstocki, ale okej. Ale nie zgadza się to w ogóle absolutnie z tym, co tutaj widać na twoim ryju. Czas nie oprzeć się ze mną łaskawie. No dobra, sprawdzimy. Wykryto niezgodność, to zawsze lubię widzieć, zawsze lubię widzieć ten napis. Wykryto niezgodność, to jest najpiękniejszy napis w tej grze. Za kogo wy się macie? Za najlepszego strażnika granicznego na świecie, co ty na to? Dokumenty proszę. O, Arstocka wydana w Altanie? Dokładnie tak! Okej, okay, teraz sprawdzimy sobie tylko takie pierdoły, Paradizna, okej, okay, się zgadza. Twój się zgadza. Prince Jona. 62 cm. No wszystko jest ok, dobra, czyli tak. Tutaj proszę. A ty możesz przejść. To jest za świstek, gdzie paszport? To jest skonfiskowany. Jak mam jechać dalej, zadzwoń ci pod numer podany na kwicie. O, no i widzicie, no i bez problemu to może iść dalej. Zero tutaj żadnej spiny. Tak się powinno zachowywać, tak się zachowują prawdziwi obywatele Arstocki. Dwa dni. No dobra. Nie jesteś poszukiwana, nie jesteś poszukiwana. Chyba, chociaż twoje oczy na tym zdjęciu mówią, że nie można ci ufać, ale okej. Losowa Efrosinia, ciemne włosy, tego nie mam jak za cholerę sprawić. 62 kg, 70 cm. Boston w Republii? Boston, no jest, dobra. Female, tu się zgadza, tu się zgadza. Okej, chyba może przejść. Tak mi się wydaje, że może. A jeśli nie, to mamy jeszcze szansę się pomylić jeden raz. Możemy się pomylić jeszcze raz, może tak. Ale mogła przejść, dobra. Dziadziuś, znowu ty. Dobrze cię znowu widzieć. Dzisiaj wpadłem tylko na chwilę. U mnie wszystko świetnie. Na pewno nie jestem ścigany ani nic. Aha. No tak. Tego. Wasze zdjęcie z biuletynie jest przeszukiwane. Co? Bóle, policja, gwariat. Obiecali żadnej zmianki w biuletynie. Wszystko w porządku powiedzieli. Dwa razy się zastanowię, zanim zaufam takim przyjemniaczkom. Wybaczcie je, Georgie. Ach, w porządku, policjanci już mnie znają. Muszę znowu z nimi pogadać. Swoją drogą, masz ciężką pracę. Wolałbym sprzedawać narkotyki. Tak. Dziadek to jest mistrz absolutny. Po prostu kogoś odwiedzam, długość pobytu pozostanę w Arstocce tylko 3 miesiące. Dobra, Minowa Szafska. Czy ty kurde coś masz znowu nie tak? Nie wiedziałem, żeby kobiety miały wąsy w sumie, ale... Rewizja, a ja przekroczę sprawdzę resztę. 63 kg, dobra. Tu się zgadza. Znaczy po imieniu... O Jezus, to wygląda tak źle. To tak źle wygląda. Ale nie mogę go zamknąć, bo się zgadza. Ale to wygląda tak źle. Idź, idź. Idź, niech cię nie widzę. Idź, akysz, szatanie. Sio, sio z mojego tutaj posterunku. Idź.
Co za ludzie. Okej, okay, czyli tutaj nawet nie ma nic specjalnie do powiedzenia, gra, nic, żadnego komentarza, po prostu pensja, żywności. 110 dolarów nam zostało, więc jeżeli chodzi o nasze finanse, to jesteśmy naprawdę nieźle ustawieni, jak na razie przynajmniej, zobaczymy co się jeszcze stanie. Jeżeli się nie mylę, to gra ma 30 dni, więc zostało nam 6 dni do końca gry, co oznacza, że zostaną nam jeszcze 2 odcinki, około, chyba. O ile się nie mylę, ale gra rzeczywiście ma 6 dni. Albo ma więcej? Nie, dobra, nie będę mówić, bo jeszcze źle powiem, źle was tutaj nakieruję, ale powiedzmy, że nie zostaną już dużo Papers, Please. Ale to będę się z wami kończył. What? Będę się z wami żegnał. Więc dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Papers, Please. Jeszcze tutaj sobie tylko ustawię, aby dostali ogrzewanie, ale żeby nie dostali jedzenia, dobra. No i tyle, tak jak mówiłem, jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, dzięki wszystkim, tak jak mówiłem na początku odcinka, którzy dotrwali z was do końca. A wiem, że z tego co mam statystyki jest was dosyć sporo, więc tak jak mówię, dzięki, że jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papers, Please, trzymajcie się i na razie.